złamanie kodeksu karnego, będzie to obciążone, będzie to przestępstwem. I chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Urząd Miasta zdecydował się na taki podział w tym momencie. Pan burmistrz Szlachta. Podział jest zgodny, to należy czytać cały. Ta działka została sprzedana na polepszenie zagospodarowania z możliwością podziału na polepszenie zagospodarowania sąsiednich działek. My, jeżeli chodzi o tę sytuację akurat, to wystąpiliśmy o ekspertyzę, bo mieliśmy różnicę, nastąpiła różnica zdań między tutaj wydziałem, a na przykład mną, i ekspertyza rozstrzygała przyporządkowanie i sposób docelowy zagospodarowania tej działki, czyli czy ona ma być sprzedana, czy jest właśnie działką samodzielną, czy może być dedykowana i w jakim trybie miała być sprzedawana. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to proszę jeszcze dyrektora Piesika o uzupełnienie. Proszę bardzo, pan dyrektor. No tak, rzeczywiście było. Mamy ekspertyzę, która mówi wyraźnie, że ta działka mogła zostać podzielona na podstawie i ten podział jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania. Dlaczego myśmy ją podzielili? No dlatego, że były wnioski dwóch właścicieli terenów przyległych o nabycie tej działki. My działkę wcześniej próbowaliśmy sprzedać w przetargu w całości. Niestety nie znaleźliśmy nabywcy. Dziękuję bardzo. Pan Radny Marcin, bardzo proszę. To w tym miejscu chciałbym złożyć pierwszy wniosek i to jest, chciałbym otrzymać tą ekspertyzę i chciałbym ją na piśmie, dlatego od razu zwracam się o to, że w następstwie tej naszej rozmowy chciałbym otrzymać tą ekspertyzę. A wracając do dokumentów, które się znajdują przy sporządzaniu tego wydziału, chciałbym zwrócić uwagę, że punkty, które przytoczył ratusz, bo sobie pozwoliłem przeczytać to postanowienie, nie ma tam żadnego innego punktu dotyczącego dostosowania planu, który mógłby podważać ten jeden punkt. Chcę zwrócić uwagę, że przy konkretnym miejscu, przy konkretnej sytuacji obowiązuje tylko jeden fragment planu dotyczącego tej działalności, to jest ten fragment. Natomiast chciałbym jeszcze się dowiedzieć, między kim a kim była rozbieżność. Czy wydział na początku stawał przy tym, że nie można wykonać tego podziału, a pan wiceburmistrz Rakuł za tym, że go można wykonać, czy było na odwrót? Pan burmistrz, proszę. Oczywiście dostanie pan tą ekspertyzę, to nie jest żadna tajemnica. Oczywiście ja po pierwsze, Wydział Nieruchomości zgłosił tutaj niejednoznaczną, brak jednoznacznego pomysłu na, znaczy brak jednoznacznej decyzji. Generalnie, jeżeli chodzi o decyzje podziałowe, jeżeli one nie budzą żadnych zastrzeżeń, no to one ja nie zajmuję się wówczas takimi rzeczami. Natomiast tutaj po zapoznaniu się z tą sytuacją i z wnioskami, które dotyczyły tego konkretnego planu, miałem inne stanowisko na przykład niż pani dyrektor Kowalska i ta sprawa została wniesiona przeze mnie na tak zwany zespół konsultacyjny. Zespół konsultacyjny, czyli wszystkie osoby, które mogą się wypowiedzieć w danej kompetencji w obecności burmistrza. I podczas tego zespołu konsultacyjnego także nie doszliśmy do kompromisu. Wówczas burmistrz podjął decyzję o tym, że będziemy się posiłkowali tutaj ekspertem zewnętrznym, żeby mieć jasność w dokumentacji. Osobą, która miała wybrać rzeczoznawcę, został wyznaczony, jeżeli dobrze pamiętam, pan mecenas Podkowiak. I pan mecenas Podkowiak wskazał autorytet, który był dla nas, jak można powiedzieć, rozstrzygnął spór między wydziałami. Pan mecenas Podkowiak, proszę.
Nie potwierdzam wszystko, co powiedział pan burmistrz, pytania rak. Faktycznie taka wątpliwości powstały. I to, co powiedział pan burmistrz Douglas postanowił, jeżeli są takie wątpliwości, to należy poszukać biegłego, który by posiadał takie doświadczenie. I ja w trakcie innych dwóch postępowań prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, nie dotyczących gminy miasta Szczecinek, innych gmin, pojawił się taki biegły. To był trzeci biegły w każdej sprawie, bardzo skomplikowanej, dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego. To jest pani z Łodzi, posiadająca bardzo bogate doświadczenie, która jest biegłym sądowym, wielokrotnie była w komisjach urbanistycznych, między innymi prezydenta powołanego przez prezydenta Łodzi. Takie opinie sądowe wydawała, bardzo kompetentne, ja mówię o tych opiniach. I tutaj, zgodnie z decyzją pana burmistrza słuszną, ta opinia jako podmiotu zewnętrznego miała przesądzać, kto faktycznie, w którym kierunku powinniśmy pójść. I tak jak pan burmistrz, taka opinia przyszła, była to opinia, która później posłużyła do procedowania panu dyrektorowi Wydziału Nieruchomości. Dziękuję bardzo, pan burmistrz. Czyli mam jeszcze drobne pytanie do pana wiceburmistrza Raka. Czyli ja rozumiem, że pani Kowalska, pani dyrektor Kowalska była przeciwna, natomiast pan za tym, że należy taki podział przeprowadzić. Tak mam to rozumieć, bo pan powiedział, że był rozwieszony zdań, to ktoś musi być po tej, ktoś musi być po tej stronie. Czyli pan był po tej stronie, że należy ten podział przeprowadzić, tak? Zaraz powiem, czy pan zaznaczy. No tak jak pan powiedzieliśmy, może jeszcze dyrektor Pisi coś uzupełni. No przecież wydział też chce moje stanowisko. Ja uważam, że znaczy ekspertyza potwierdziła mój pogląd na rozwiązanie tej sytuacji. Ja chciałem tylko sprostować, że te rozbieżności nie dotyczyły samej możliwości podziału, bo tu żadnych rozbieżności nie było. Rozbieżności dotyczyły tylko tego, czy działkę tą można zbyć w ramach tej jednostki funkcjonalnej, czyli bez przetargu osobie, która jest właścicielem nieruchomości przyległej, z jednej tylko strony, czy też wszystkim właścicielom, czy też przetargu ograniczonego wszystkich właścicieli nieruchomości wokół. Takie były rozbieżności. Co do samego możliwości podziału, tu nie było żadnych rozbieżności. Czy ja nie wiem, do czego to zmierza, bo pan nam tutaj, że tak powiem, czas zajmuje, przepytuje, tak, kto był za tym, kto był za tym. Prowadzi pan śledztwo kolejne. Dostał pan odpowiedź jednoznaczną, tak? Proszę pana, jednoznaczną dostał pan odpowiedź. Była różnica zdań, co się czasami zdarza i bardzo dobrze, tak? Wydział jeden uważał, że można tę działkę sprzedać wyłącznie na poprawę zagospodarowania jednemu właścicielowi. Drugi wydział uważał, że powinno się dopuścić jeszcze dwóch innych właścicieli. Poprosiliśmy eksperta zewnętrznego, osobę niezwykle szanowaną w środowisku i otrzymaliśmy odpowiedź, która jednoznacznie wskazywała, że należy dopuścić do przetargu większą ilość osób i stąd jest tutaj w tej uchwale tutaj możliwość sprzedania w przetargu ograniczonym dla trzech właścicieli. I niech pan przestanie, że tak powiem, bić piarę naprawdę, bo pan czasami na zegarek spojrzy, tak? Pan radny ma się na to. Chciałbym zwrócić uwagę, że ja nie wnosiłem tutaj pytań dotyczących tego, czy można sprzedać to w takiej formie czy w innej, bo tą sprawę za moment poruszę. Natomiast ja zadałem pytanie dotyczące, czy można było wykonać podział, czy nie. Zgodnie z tym, co państwo mówią, to pani, która sporządzała opinię, pisała tą opinię tylko i wyłącznie do tego, jak można zrobić tą działkę. Natomiast rozumiem, że ta pani nie odnosiła się do podziału, więc nadal to, co było przeczytane przeze mnie i niespełnianie dwóch z trzech punktów planu jest nieprawidłowością w sporządzeniu podziału. A jeżeli prawdą jest to, co przed chwilą powiedział pan burmistrz, to jest tylko kwestia, kto mógł nabyć działkę. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, każda z działek, niezależnie od tego, jak planujemy ją sprzedać, każda z działek musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, nawet taka, która w wyniku podziału będzie przekazana na
inne będzie przekazana działkom sąsiednim. Ma mieć to zrobione, jeżeli nie można inaczej, poprzez służebność, a w momencie sprzedaży je działkom sąsiednim ta służebność wygaśnie. Ja bym chciał się dowiedzieć po pierwsze, czy taka służebność została uzgodniona i jednocześnie żeby zamknąć pewną część dyskusji, bo jak widzę, podział został zrobiony zgodnie z prawem, czyli zostaje tylko procedura zgłoszenia tego do prokuratury i to zrobię. I będę wniosę tą sprawę do prokuratury, dlatego że to jest poważne, jeżeli to się potwierdzi, to co ja mówię, to będzie przestępstwo, które prokuratura będzie miała obowiązek ścigać. Ja sobie pozwolę zanieść tą informację. Mało tego, w wyniku tego, że uważam, że złamane zostało tutaj ewidentnie prawo i zgodnie z planem nie mamy prawa wydać takiej decyzji, ja wnoszę o to, żeby wykreślić z tej uchwały działkę 81/1 i 81/2 i pozostawić tylko działkę 266/2. I to jest mój wniosek formalny, który będę chciał, żeby radni to przegłosowali. I druga rzecz, chciałbym, żeby ta sprzedaż była przesunięta i chciałbym, żeby miasto dostało ekspertyzę od biegłej albo od biegłego w dziedzinie geodezji, czy taki podział miał prawo być wykonany, czy nie. I jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić Państwu uwagę. Bardzo ciężko mi było zrozumieć, dlaczego taki nieprawdopodobny podział, który od razu narzucał na siebie pewne nieścisłości prawa, był wykonany w naszym mieście. I pozwoliłem sobie popatrzeć po księgach wieczystych, kto ma działki po sąsiedzku. I okazuje się, że osobą z tego, co mi się wydaje, najbardziej zainteresowaną, to jest nazwisko właściciela działki 76/20. Jest dziwnie zbieżne z nazwiskiem, jest to nazwisko Gawroński, jest dziwnie zbieżne z właścicielem Gaweksu. Chciałbym wiedzieć, ponieważ w ostatnim czasie sporo takich miejsc mieliśmy, gdzie działki były poruszane i trafiało się, wcześniej nam się trafiło nazwisko Szycko, teraz nam się trafiło nazwisko Gawroński. Chciałbym wiedzieć, czy to, że wniosek złożyła ta osoba, czy miało wpływ na to, jak my jako ratusz podchodzimy do tego? Pan burmistrz dla was, proszę. Ja muszę powiedzieć, że jestem oburzony tym, co pan mówi. Pan po raz kolejny szkaluje ludzi. Panie, nie, proszę pana. Pan mówi, to są pomówienia. Pan oczywiście nie mówi tego wprost, ale po raz kolejny pan sugeruje, podobnie jak to było w przypadku tutaj sprzedaży działki na poprawę zagospodarowania na ulicy Podgórnej. Pan sugeruje, że są robione jakieś nieprawidłowości i posługuje pan się nazwiskami. To jest oburzające absolutnie. Pana wiedza, jest pan tutaj nie po raz pierwszy autopromocję prowadzi. Kreuje się pan na wybitnego znawcę w zakresie geodezji. Pan jest tymczasem technikiem, tak? I to należy o tym pamiętać. Myśmy po prostu otrzymali ekspertyzy od osób, które są uważane za najlepszych ekspertów w Polsce. Natomiast pan no, jest tam, gdzie pan jest, tak? No, trzeba się było uczyć po prostu i iść na studia. Jest pan technikiem, ma pan pewne uprawnienia. Natomiast niech pan przestanie wszystkich pouczać. Przy ulicy Podgórnej pan nie doczytał tego, że nie można w tym planie grodzić działek i cały czas pan tutaj zawracał ludziom głowę przez godzinę, tak? Tyle trwały pana wywody, gdzie pan mówił, jaki pan jest właśnie wybitnym znawcą, że pan jest biegłym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem się okazało, że pan najprostszej rzeczy nie doczytał w planie. No trzeba plan zagospodarowania przestrzennego czytać ze zrozumieniem. Tam tych działek nie można grodzić, tak? A pan nam głowę zawracał przez godzinę opowiadaniem o tym, jakie nieprawidłowości się dzieją. Niech pan nie straszy, tak? Tutaj prokuraturą. Niech pan zrobi, co pan musi i dobrze. I przestanie zawracać głowę ludziom, dobrze?
otrzymał Pan odpowiedź raz, drugi, trzeci, tak, a ja jeszcze teraz za chwileczkę wrócę do tego, czy to ma sprzedawać, chwilowo proszę wycofać. Otrzymał Pan, my uważamy, że jest w porządku. Ja się opieram na ludziach, którzy mają wieloletnie doświadczenie, tak jak Pan Dyrektor Tomasz Piesik powiedział Panu, według niego jest podział zrobiony zgodnie z prawem. A jak Pan uważa, że nie, to proszę to zgłosić do prokuratury i myślę, że takie tutaj opowieści Pana, technika geodezji, tak, nie są specjalnie dla nikogo ciekawe. Pan Burmistrz Bartosz. Też mówi Pan tutaj, nie rozumiem Pan tego, że działka jest sprzedawana dla trzech sąsiednich przyległych działek, odpowiada Pan o ich służebnościach. W ogóle tutaj się nie mówi o działce samodzielnej. No naprawdę przykro mi, po raz kolejny robi Pan autopromocję, też tak uważamy jak burmistrz. Na ostatniej sesji zabierał Pan godzinę czasu i chciał Pan udowodnić czy ulicy Karolowej, że działka miasta przekazana do ZGR-u, że wszystkie działki miasta są działkami publicznymi. No z tyłu Pan takie opowiada, że po prostu to jest żenujące. Czy działka na Generalskim jest na przykład ta, jest działką publiczną? Ja Panu dzisiaj mówię, że nie, to jest działka budowlana, tak? Czy tamta działka była działką publiczną? Nie. A niech Pan sobie zada dzisiaj albo jutro trud, niech Pan pójdzie do notariusza i niech Pan powie, że chce Pan tą działkę sprzedać samą, bez, czy ta działka, notariusz Pan powie, czy taki akt notarialny zostanie zawarty, z który Pan odpowiada po raz kolejny, nie rozróżnia Pan służebności, nie wie Pan o co chodzi, jeżeli chodzi o działki publiczne, a naprawdę kieruje się Pan tutaj na zasadę, żenujące i irytujące. Ja jeszcze tylko powiem, że Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi o podział, to dyrektor Pysik chciał tym powiedzieć. Tak. Pan Dyrektor, proszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta ekspertyza dotyczyła również możliwości podziału. Dziękuję. Bez wycieczek osobistych nie mamy. Pan Radny znaczy. Drodzy Państwo, żebyśmy mieli jasność sytuacji. Ja swojego wykształcenia się nie wstydzę. Natomiast co do tego, kto w dziedzinie geodezji ma prawo wykonywać lub nie wykonywać pewnej czynności, to do tego jest Państwowa Komisja, która prowadzi egzaminy i geodeci, którzy mogą wykonywać takie czynności, muszą taki egzamin zdać. I tak naprawdę to jest podstawa do tego, żeby określać kompetencje geodety, czy zdał taki egzamin, posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu, czy nie. Natomiast ja bym chciał się zapytać Pana Burmistrza tak dodatkowo, który z pracowników jego ratusza, którzy tak fachowo się znają na sprawach podziałów, dysponuje takimi uprawnieniami, ale to jest tak tylko dodatkowo. Natomiast tutaj chciałbym jasno wytłumaczyć, że tak pójdzie do prokuratury zawiadomienie. I ja sobie spokojnie poczekam, jak prokuratura to zawiadomienie weźmie i będzie procedować, bo liczę, że niedługo dowiemy się o tym, jakie będą efekty postępowania policji i prokuratury w sprawie szkoleń z angielskiego i myślę, że ta druga sprawa, przekroczenie uprawnień, jeśli takie miało tu w tym przypadku miejsce, będzie bardzo ciekawym dołożeniem się do tamtej sprawy, jeżeli ona zostanie już ogłoszona przez policję i prokuraturę. I ja po prostu cierpliwie poczekam, kiedy osoba, która wydała taką decyzję, czyli pan wiceburmistrz Rak, będzie miała już, przejdzie te rzeczy sprawdzające, czy miała prawo wydać taką decyzję, czy nie. Panie Radny Andrzejewicz, Pan Radny Krzysztof. Przepraszam, jeszcze adwokatem Pan Radny Krzysztof, tak, że Pan Radny. Ja opierając się tutaj na swoim doświadczeniu, swoich pracowników, rekomenduję radnym tą uchwałę pod obrady i niesłuchanie tych bzdur. Naprawdę. To jest, ja po raz kolejny mogę powiedzieć, brak mi słów, no. Nie chcę się zniżać do tego poziomu, co tutaj ten pan, co siedzi naprzeciwko. Pan radny. Panie przewodniczący, Panie radny, ja bardzo pana proszę, chciałbym pan zabrać głos, to proszę zasygnalizować. Panie radny, proszę. Pan radny Krzysztof Zawada, proszę. Ja bym chciał szanowni Państwo, żebyśmy wrócili do meritum, a nie rozmowy jakieś szkolenia z angielskiego, żeby pan przewodnicząca też trochę ucinało tę dyskusję w tym przypadku. Jeśli chodzi tutaj o tą sprawę, to my nie jesteśmy tutaj na jakiejś sali sądowej, żebyśmy tutaj słuchali stron jednej, drugiej
i dyskutowali, kto co powiedział, kto miał jakie zdanie. My się opieramy na nawet nie decyzji zespołu doradczego, tylko na ekspertyzie, którą mamy. My jako radni. Panie radny. My jako radni dostaliśmy, mamy tą ekspertyzę, wiemy o niej, tak? I tylko my. Panie radny! Proszę, proszę do protokołu zaprotokołować, że po raz kolejny dyscyplinuje pana radnego Betkę, Marcina Betkę, który notorycznie przeszkadza i zaburza przebieg sesji Rady Miasta. No ja to zwrócę uwagę, że tu obaj radni, pan radny Pawłowicz też kieruje tutaj w tym, nie? Nie wiem, czy może po nas, tak? Panie radny, nie prowadzimy dyskusji, że tak powiem. Nie wiem. Wie pan, może pana na wsi takie zasady wydało, że Proszę pana, jest pan na sali obrad, trochę kultury. Mi też jest niezręcznie zwracać pan uwagę jako młodszej osobie. Naprawdę już nie mam z tego widzenia, więc pan radny Marko Grudziński. Proszę państwa, ja rozumiem, że decyzja pana burmistrza Racha co do podziału tej działki i możliwości zbycia jej w przetargu ograniczonym, które to przetargu ograniczone mają możliwość wzięcia udziału wzięcia właściciele działek ościennych, jest podyktowana tym, że jest ekspertyza osoby, która jest profesjonalnie związana z tym problemem. W związku z tym no, dla mnie jako człowieka, który nie jest związany z tym zawodem, ekspertyza takiej osoby jest częścią wiarygodną i jest wiążąca. W związku z tym, no, proszę państwa, no, o na czym będziemy dyskutowali? Ja jako mieszkaniec tego osiedla przez ostatnie lata patrzyłem na to, że to nikt nie chce tych działek kupić. Może dlatego, że one były źle usytuowane, może były za duże, no bo to jest prawie 1800 metrów, nie każdego stać na to, żeby wydać i określoną ilość pieniędzy, czy prawie 2000 metrów. Dziękuję bardzo. Że nie wszyscy chcieli taką działkę 2000 metrów kupić, bo nie mieli finansów. Być może to jest rozwiązanie, zbycie tej działki mniejszej będzie miała chętną osobę, która weźmie działkę 1100 tam z kawałkami metrów i będzie z tego powodu zadowolony, a któryś z tych sąsiadów będzie jeszcze bardziej zadowolony. To, że padło nazwisko pana Gawrońskiego, to uważam, że to jest nieelegancko, po pierwsze, tak? Bo równie dobrze nie wymienił pan nazwisk osób, które są sąsiadami. No są kompletnie. Panie radny. Ale dlaczego pan wymienił nazwisko pana Gawrońskiego? Panie radny Betka, po raz kolejny. Wymienił pan nazwisko pana Gawrońskiego, tylko teraz pytanie, zadajmy sobie pytanie, czy na pewno to jest pan Gawroński ten, o którym pan myśli? Na pewno. Bo może to jest jeszcze inny pan Gawroński, bo w Szczecinku jest dwóch panów Gawrońskich. Ale to jest ten. Panie radny, ja zwracam panu bardzo. A imię, jeżeli pan zna imię, to może pan imieniem konkretnie powie, który to pan Gawroński tam będzie mieszkał i chce to kupić. Natomiast idąc dalej w toku myślenia, ja uważam, że dyskusja brnie w ślepy zaułek, bo tutaj na Grotę Roweckiego jest parę takich ślepych uliczek, być może żeśmy się zapętlili. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Dwa głosy przeciw wnioskowi formalnemu, jeden głos za. Pan radny Tomowicz pierwszy. Jestem przeciwny temu wnioskowi ze względu na to, że pan radny Marcin Betka jest tutaj osobą, która jest najbardziej merytorycznie przygotowana do dyskusji na ten temat. I jeżeli pan radny Marcin Betka stwierdził, że zostało podział tej działki został wykonany niezgodnie z prawem i że ta sprawa, jeżeli my to przegłosujemy, to trafi do prokuratury. Także ja uważam jak najbardziej, że powinniśmy to wyjaśnić. Nie ma problemu, możemy, jeżeli państwo stwierdzą, że wszystko było zgodnie z prawem, to możemy to zrobić po nowym roku. Ale ja uważam, że jeżeli chodzi o merytorykę, pan Marcin Betka jest tutaj najbardziej przygotowany. Jeżeli zauważył i przedstawił nam tutaj tę informację. Panie radny, to miał być krótkie uzasadnienie, jakie pana dyskusja, tak? Usłyszeliśmy pana zdanie, usłyszeliśmy uzasadnienie. Oddaję głos panu radnemu Marcinowi Betce. Chciałbym, żeby ta dyskusja trwała dalej. Uważam, że to, co teraz jest zrobione, to jest szykanowanie i to jest idealny przykaz tego, za czym państwo krzyczeli wczoraj pod pomnikiem Piłsudskiego o zamykaniu ust i wy to robicie. O, właśnie mamy pierwszy piękny przykład. Natomiast co do dlaczego chciałbym
Chciałbym, żeby dyskusja trwała dalej. Ja bym chciał jeszcze się dowiedzieć od pana radnego Zawady, między innymi o tym, skąd miał... Panie radny, to nie jest... Ale to może... Dlaczego chcę, żeby trwała dyskusja? Ja bym chciał się w tej dyskusji dowiedzieć, czy pan radny miał więcej informacji od nas, bo stwierdził, że on zna tą ekspertyzę, panie więc radny, dlaczego my jesteśmy traktowani inaczej? A tego nie zrobi, jeżeli dyskusja nie będzie... Panie radny, odebrałam panu głos, no ponieważ... Tak jak... Panie radny, ponieważ... Panie radny, ja proszę pan teraz kolejny ma problem ze zrozumieniem trybu postępowania w przypadku zgłaszania wniosku formalnego, dlatego ja za każdym razem muszę niestety posiłkować się i... ekspertyzą pana mecenasa Podkowiaka i po raz kolejny proszę go o wytłumaczenie radnym, na czym polega postępowanie po zgłoszeniu wniosku formalnego. Jak widać, to na co najmniej na każdej sesji, co najmniej raz, jeśli mniej więcej musimy przypominać. Ja myślę, że panowie radni dokładnie wiedzą, na czym polega wnioski formalne i że powinni się odnieść w głosie do kwestii zgłoszonego wniosku, nie na spraw merytorycznych. I powtarzanie, myślę, że i tak to panowie powinni, ale niestety nie przestrzegamy ogólnych zasad, które powinny być przestrzegane. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos dopuszczam za wnioskiem formalnym. Pani radna... Słucham? Ja chciałem adwokat do ustawu. Nie, nie ma adwokat. Nie ma dyskusji adwokat. Pani radna Renata Rak, tylko wyłącznie za... Słyszeliśmy argumenty dwóch stron. Uważam, że wyczerpujące podawanie nazwisk osób, które tam są zainteresowane kupnem jednego nazwiska, osób, które są zainteresowane kupnem, uważam, że jest nie na miejscu. Wnoszę o zakończenie dyskusji. W takim razie... Panie radny, nie ma dyskusji. W takim razie pani mecenasie, najpierw głosujemy wniosek formalny, później głosujemy poprawkę zaproponowaną przez pana radnego Marcina Metz. Tak, tak, bo to wniosek formalny przedaje dyskusji, a później trzeba W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za zakończeniem dyskusji odnośnie punktu w sprawie zwyczaj nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dwanaście osób za, kto jest przeciw? Pięć osób przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W takim razie kończymy dyskusję. Teraz przystępujemy do głosowania nad poprawką zaproponowaną przez pana radnego Marcina Wetkę, która ma polegać na tym, żeby z... Panie radny, bardzo proszę skonkretyzować poprawkę. Usunąć punkt 1, 2, 3. I 3, przepraszam. 1 i 3. To już teraz 1 i 3, tak? Nie, nie, nie. Punkt w artykule 1. W paragrafie 1 usunąć podpunkt 1 i 3. Czyli zaproponowana przez pana radnego Marcina Wetkę poprawka polega na tym, że w paragrafie 1 o treści wyraża się zgodnie na zbycie niżej wyszczególnionych nieruchomości położonych w Szczecinie, ustanawiających własność miasta Szczecinek. Usunąć podpunkt pierwszy działki nr 81 na 1 o powierzchni 1179 m2 w obrębie 06 przy ulicy generała Stefana Broda Rodeckiego. Punkt drugi automatycznie stałby się punktem, działki nr 266 przez 2 o powierzchni 863 m2 w obrębie 15 przy ulicy Konstantego Józefa Kitałdzieńskiego i wykreślić punkt trzeci, działki nr 81 na 2 o powierzchni 619 m2 w obrębie 06 przy ulicy generała Stefana Broda Rodeckiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tych dwóch poprawek, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 12 osób przeciw. W takim razie nikt się nie wstrzymał. Bez 18 ma zabierać. 6 było przeciw. 12 osób za. 6 za, przepraszam. 6 za. Nie ma, tak. Przepraszam.
W takim razie poprawka zaproponowana przez pana radnego Marcina Zetkę nie przeszła. Głosujemy nad uchwałą. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Szczecinek w takiej treści, w takim brzmieniu, jaką początkowo żeśmy otrzymali, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dwanaście osób za, kto jest przeciw? Pięć osób przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Przechodzimy do kolejnego punktu. Miasto z wizją PL. To dla was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.